Las to nie wysypisko śmieci, zachowaj czystość. Uwaga, tereny leśne, niebezpieczeństwo pożaru. Wjazd zabroniony, nadleśnictwo Andrychów. Dziki pies w dzikim lesie. Tak, bardzo dziki las, zakaz wyrzucania śmieci, teren monitorowany. Akurat ja za tym jestem, żeby dawali jak najwyższe kary tym śmieciarzom, ale niestety jedno mówi prawo, a drugie ludzie robią. I to niekoniecznie autochtoni, jak to wszyscy określają. Idziemy żółtym szlakiem. Tu idzie reszta towarzystwa. No właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej zostaniemy dziadkami. Więc chyba koniec kręcenia i robienia kanału, bo nie chcę być jak dziadek Dudziński, że będę kręcił, kurde, aż mi sił starczy. Pozdrawiam dziadka Pawła i Bożenkę. Także dziadku Pawle, ja też będę dziadkiem. W związku z powyższym, że dowiedzieliśmy się, że zostaniemy dziadkami, wybraliśmy się na spacer dla dziadków, nie? Taki szlak, wiecie, Nordic Walking se tu chodzą, to tamto. Poza tym Wojtuś ma przyjść o 18, a jest 14:40, a cały szlak ma 10 km dziadkowy, więc idziemy se, ale jest ładnie. Będę wam trochę pokazywał, nie? Chodź, babciu. Jestem twoją babcią. Realizuję. No właśnie, tu pomysł jest na szlak dla seniora. Idziemy se, nie? I wyobraźcie sobie, że tu leci taki taśmociąg z boku, z bagażami. I tak jak na lotnisku, co kilometr cyk. Wypakowują bagaże, znaczy spadają te bagaże, możesz sobie zabrać, nie? I to taki właśnie szlak dla seniora. A jak chcesz, to sobie idziesz dalej, nie? No. Płacisz na następny taśmociąg i sobie idzie dalej. 100 metrów znowu cyk. Tak, ile taki pomysł kosztuje? 2,50. Ja na ciebie będę głosował do tego Sejmu, ale byś mi załatwiła wtedy podwyżkę o 4,5 koła, dobra? Ale jakbym była prezydentem, to byś miał 18 000. Poważnie? No, to ci się opłaca. To mi się opyla, słuchaj. Ale ja nie uczę niemieckiego, nie? A to trzeba uczyć niemieckiego, żeby 18 koła dostać? A, to ja cię wybieram na prezydenta, twoim mężem już jestem. No w sumie spoko, nie? Czekaj, bo Kora tam gdzieś, nie? O. Mama, ona zbiegnie. Patrz. No, pamiętacie jak na dole był zakaz wjazdu samochodami? No to właśnie tak się stosują. UFO. Nie, to są fale, to są fale. To się tylko fale odbijają i tego samochodu tam nie ma. Chciałbym mówić o rejestracji, ale jest ze Śląska, więc to nie autochtoni. Popatrzcie, kogo spotkaliśmy. Spotkaliśmy państwa na konikach. Pięknych zresztą. Państwo tak często sobie wędrujecie po lesie? Tak. To świetnie. Okej. Okay. Wojtuś, powinieneś mieć konia, tak powiedziała moja żona babcia, za 2,50 i wtedy by się ciebie nikt nie pytał, jakbyś powiedział, biorę konia do lasu. Nikt by się ciebie nie pytał, głupio,
po co, bo jak bierzesz psa do lasu, to się wszyscy pytają po co, przecież nie może chodzić bez smyczy, tylko musi chodzić na uwięzi niewidzialnej i tak dalej. A jakbyś miał konia, to by ci wywiózł wszystko i jeszcze ciebie i na potrójną by ci garki wywiózł te cztery, co chcesz zabrać. I to, co on to chce zabrać jeszcze? Gofrownicę, mąkę, jajka. Co jeszcze chce zabrać? No to ziemniaki, marchewki, mięso, ubrania na zmianę. On nosi ubrania na zmianę? Nie no, ale będzie musiał wziąć. Okej. Nasze. Jeszcze tak z 3 wiadra owsa dla koni. Chociaż może 2 dni to by pożył na łące. Wojtuś, i jeszcze, no, i jeszcze byś mógł, tak, masz kowbojki, masz, prawie masz indiański flet, kapelusz, płaszcz na apokalipsę, co on tam jeszcze ma, kapok, ma, nie, krawat kowbojski ma, ale mówi, że ma eskę, że chce sprzedać na Allegro. I kapok ma, ale kapok też ma eskę i też chce sprzedać. Nie? A jakby przepływał przez rzekę, to mu się kapok przyda. Strój Mikołaja ma też. Właśnie, i jakbyś przyjechał na przykład na potrójną do nas i... Z prezentami na Mikołaja, miałbyś taki wózeczek i byś nam przywiózł na przykład na Wigilię paczymy, wszystko zasypane śniegiem. Moja żona idzie w rakietach po drewno na opał, a ty tu przyjeżdżasz jako Mikołaj. Czy by się temu koniowi takie robi renifery? Temu koniu. Koniowi. Ty jesteś stary koniu, a ty koniowi. Temu koniowi by się założyło te renifera, takie wiecie. I w ogóle to Wojtuś by był świętym Mikołajem najlepszym. W ogóle będzie widać na tym filmie? Tak. Właśnie ładnie ją widać. Szukaj. Tam dalej, kora, dalej. Miałem przemalować na różowo, taki jaskrawy różowy. No i było tyle. Już byłaś koło patyczka. Szukaj jeszcze. Mogę mi pokazać, czy nie chcesz? Sama znajdzie. Ale przebiegła koło niego i nie... To możesz jej pokazać. Nie zaczaiła. Nie wiem, gdzie jest. No. Ładny ten las, lubię tu przychodzić. Z jednej strony są iglaki, a z drugiej strony zmieszane. Z jednej strony jest ciemny, a z drugiej strony jest oświetlony, jasny. Czekajcie, bo chcę wam pokazać, jak tu jest pięknie. Popatrzcie. To jest takie akurat miejsce w tym lesie, gdzie o każdej porze roku, a najlepiej jesienią, jest po prostu przecudownie. Proszę Państwa, schodzimy właśnie z góry, ponieważ tam, z tamtej strony, jak widać, nie wiem, czy zobaczycie, grzmi. Tam grzmi, nie? Tam. No tam. Myśmy skręcili. A ludzie idą dalej na górę uparcie. No i nie przetłumaczysz, bo po co... Po co mają uważać ludzie? Po co mają w ogóle cokolwiek? Przecież burza w górach to nie jest żaden ten. Powiem więcej, idą rodzice z dziećmi. Mówisz im, będzie burza. No dobra. Będzie to będzie. No i później są przykre niespodzianki.
zeszliśmy na drogę, tu jest magiczna bariera chmur. Cały zeszły tydzień lało na Słowacji, do nas nie mogło dotrzeć. Przez tydzień mieliśmy spokój. Dzisiaj dotarło. No i tyle. Dziękuję wam, że byliście z nami i oczywiście zostańcie w duchu. Zapraszam do lasu.